3 miliardy euro to kwota dla województwa małopolskiego do rozdysponowania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Musimy w tym torcie wykroić dla siebie, dla naszego miasta jak największy kawałek. Przygotowujemy się już z projektami, prace są zaawansowane w większym lub mniejszym stopniu. Niewątpliwie dla Tarnowa najważniejsze projekty będą dotyczyć inwestycji drogowych, wschodniej obwodnicy miasta i połączenia autostrady ze strefami aktywności gospodarczej w Tarnowie, a także spalarni ekologicznej. Patrząc nominalnie, najdroższą inwestycją jest instalacja termicznej utylizacji odpadów, tu już prezydent wspomniał, to jest ponad 0,5 miliarda złotych. Natomiast inwestycje drogowe, to wszyscy wiemy, rzeczywiście są bardzo potężne środki, zwłaszcza jeżeli myślimy o zadaniach, które będziemy realizować w partnerstwie, jak na przykład obwodnica wschodnia czy budowa nowego mostu, nowego połączenia węzła Wierzchosławice z Tarnowem, to są rzędu obwodnica wschodnia 200 milionów, połączenie węzła Wierzchosławice z naszymi sagami, no to jest też kwota około 150 milionów złotych. Miasto będzie zabiegało o środki z Unii Europejskiej na tak zwane Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji. Nowoczesny obiekt ma powstać na terenie byłego targowiska Kapłanówka przy Alei Matki Bożej Fatimskiej. W ramach nowej perspektywy unijnej Tarnów będzie starał się o dotacje na renowację murów miejskich, renowację placu przy ulicy Bernardyjskiej, renowację i odsłonięcie średniowiecznej baszty, zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru znajdującego się przy ulicy Kopernika. Które projekty będą priorytetowe dla miasta? Projekty drogowe, czyli głównie połączenia obwodnica wschodnia, modernizacja ciągu elektryczna Spokojna Wyszyńskiego Czysta oraz połączenie węzła Wierzchosławice z naszymi sagami, to jest od strony zachodniej miasta. Spalarnia odpadów, tak ekospalarnia, tak potocznie mówiąc. Rewitalizacja miasta, to są takie obszary, w których w tej chwili się poruszamy. I oczywiście Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji, to jest, można powiedzieć, połączenie nowoczesnej technologii i edukacja.